Czołem, pancerniki! W związku ze zbliżającymi się nowościami od Apple z pewnością nastąpi wzmożenie zainteresowania ich zegarkami, zarówno tymi starszymi, jak i nowszymi modelami. Postanowiliśmy zatem przedstawić Wam kilka szkieł zabezpieczających ekran tego smartwatcha, które powinny Was zainteresować. A zaczniemy od najprostszej konstrukcji, jaką oferuje duńska marka Panzerglas. Jest to szkło hartowane otoczone czarną ramką, którą nakładamy bezpośrednio na obudowę. W zestawie znajdziemy oczywiście komplet instrukcji, informacji od producenta oraz prosty zestaw aplikacyjny. Na początek standardowo korzystamy z nawilżonej ściereczki dołączonej do zestawu. Następnie osuszamy powierzchnię ekranu za pomocą ściereczki z mikrofibry. Na koniec przykładamy naklejkę eliminującą niepożądane pyłki kurzu i inne drobinki. Teraz pora, aby umieścić szkło na obudowie zegarka. Wystarczy docisnąć i zdjąć folię ochronną. Za pierwszym razem udało nam się uniknąć powstających pęcherzyków powietrza. Szkło zapewnia pełną transparentność oraz odporność na zarysowania. Zwróćcie uwagę na zaokrąglone krawędzie, które zapobiegają pojawianiu się odprysków. Dodatkowo mamy tutaj powłokę antybakteryjną. Przy okazji mamy zachowaną pełną funkcjonalność dzięki wycięciom na przyciski. Gdybyście woleli zaaplikować wyłącznie dodatkową warstwę szkła bez zintegrowanej obudowy, to Panzerglas ma również takie w swojej ofercie. Właściwości tego szkła są dokładnie takie same jak u poprzednika. W zestawie również znajdziecie ramkę z obudową, ale tym razem jest ona osobnym elementem i sami możecie zdecydować, czy właśnie takiej potrzebujecie. Aplikacja samego szkła przebiega praktycznie identycznie jak w przypadku poprzedniego modelu. Najpierw wycieramy powierzchnię ekranu zwilżoną ściereczką. Następnie całość osuszamy i usuwamy ewentualne smugi. Na koniec korzystamy z naklejki przeciwkurzowej. Pozostaje nam już tylko umieścić szkło na tafli ekranu, a następnie zdjąć naklejkę zabezpieczającą. Powstałe pęcherze powietrza należy starannie wygładzić palcem. Zdecydowanie ten model wymaga nieco większej dbałości w trakcie aplikacji, głównie za sprawą prawidłowego umiejscowienia szkła zabezpieczającego. Dzięki czarnej ramce wokół szkła trudno dostrzec, że na ekranie zagościła dodatkowa warstwa. Naszym firmowym ulubieńcem jest propozycja od marki Spigen. Głównie ze względu na precyzję, z jaką można zainstalować to szkło i chyba najbardziej estetyczny efekt. W zestawie znajdziemy dwie sztuki szkła hybrydowego ProFlex S-Fit z dedykowanym aplikatorem oraz naprawdę bogaty zestaw aplikacyjny. Na początku demontujemy paski naszego smartwatcha i umieszczamy go w aplikatorze, gdzie może pewnie spocząć. Następnie powtarzamy znane nam już czynności. Przecieramy ekran na mokro, potem na sucho, a na końcu usuwamy drobinki kurzu. Następnie nakładamy górną część aplikatora, w której znajduje się szkło. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nowa warstwa zabezpieczająca będzie idealnie przylegać do oryginalnego ekranu. Potem według wskazań przesuwamy z dołu do góry specjalnym akcesorium, które pomaga usunąć powstałe bąble z powietrzem. Na koniec usuwamy górną część aplikatora i oto mamy gotowy efekt. Dopiero w trakcie montażu tego filmu zauważyliśmy, że został przeoczony przez nas jeden fragment, który powinien być staranniej rozwałkowany, by usunąć ten jeden pęcherz. Zastosowane tu szkło hybrydowe zapewnia wzmocnioną ochronę na zarysowania, które najczęściej spowodowane są kluczami czy innymi twardymi przedmiotami. Specjalna oleofobowa powłoka ułatwia usuwanie plam i odcisków palców. Warto dodać, że szkło pokrywa sporą część ekranu i jest niekompatybilne z futerałami, dlatego nie zaleca się zakładania go razem z etui, gdyż istnieje ryzyko jego podważania. Na koniec coś, co z początku wydaje się skomplikowane, natomiast finalnie potrafi przynieść równie dobry efekt, co jego poprzednik. Mamy tutaj bowiem również dołączony do zestawu aplikator wraz z tubkami płynnego kleju i lampką UV do utwardzania go światła.
światłem ultrafioletowym. Takie rozwiązanie ma nam zapewnić idealne przyleganie szkła na całej powierzchni i przy tym bez efektu kropkowanej siatki i rzecz jasna bąbelków powietrza. A teraz krótki instruktaż, jak prawidłowo zamontować szkło od White Stone. Tradycyjnie czyścimy naszego Apple Watcha tak, by szkło nie miało na sobie żadnych śladów czy drobinek. Następnie umieszczamy go w aplikatorze i nakładamy ramkę zabezpieczającą. Ostatnie poprawki, by upewnić się, że szkło jest idealnie czyste. Nakładamy górną część aplikatora, a następnie umieszczamy mostek pozycjonujący. Pora na klej. Odkręcamy szarą nakrętkę, a następnie obkręcamy w palcach górną część, która pozwala uwolnić się substancji. Wystarczy nanieść kilka kropel na środek wyświetlacza. Umieszczamy szkło i opieramy je o kostkę pozycjonującą. Klej równomiernie rozprzestrzenia się pod warstwą szkła. Dla ułatwienia tego procesu można delikatnie przechylić aplikator. Czekamy 80 sekund, aby substancja klejąca rozprowadziła się na całym wyświetlaczu. Usuwamy kostkę i rozpoczynamy pierwszą fazę utwardzania. Naświetlamy przez 15 sekund. Na koniec usuwamy górną część aplikatora i ponownie naświetlamy urządzenie, tym razem przez 60 sekund. Efekt jest wyśmienity. Szkło idealnie wkomponowało się w opływowy kształt zegarka i praktycznie w żaden sposób nie zdradza swojej obecności. W komplecie mamy również metalowy case, którym możemy dodatkowo zabezpieczyć obudowę Apple Watcha. Koniecznie dajcie znać, w jaki sposób Wy zabezpieczyliście swojego smartwatcha i jakie są w związku z tym Wasze przemyślenia. Koniecznie dajcie nam łapkę w górę i suba na zachętę. Do zobaczenia następnym razem.